Do groźnej kolizji doszło przed południem na skrzyżowaniu ulic Kuzienniczej i Słowackiego w Jaworze. Brały w nim udział dwa pojazdy, samochód marki Seat i samochód marki Opel. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem Opel wymusiła pierwszeństwo przejazdu prawidłowo jadącemu mężczyźnie. W wyniku czego samochody zderzyły się. Obrażenia odnieśli wszyscy uczestnicy zdarzenia. W samochodzie Opel Zafira podróżowała kobieta z trójką dzieci w wieku od 8 do 2 lat. Wszystkie te osoby zostały hospitalizowane w szpitalu w Jaworze i w Legnicy. Jedne z poważniejszych obrażeń, jak informują strażacy, odniosła dziewczynka, która podróżowała z mamą. Jedna dziewczynka dostała obrażeń głowy. Strażacy, którzy pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia, od razu przystąpili do działań medycznych, takich nawet niestandardowych, ponieważ kierujący działaniami polecił jednemu z ratowników udanie się do pobliskiego sklepu Lidl w celu uzyskania takich mrożonek z zamrażarki. Aby zniwelować obrzęk głowy. Na tym skrzyżowaniu w Jaworze nieraz dochodziło już do kolizji. Policjanci apelują o szczególną uwagę, gdy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej.